9 lipca wspominamy błogosławionego Adriana Fortesque, męczennika. Adrian przyszedł na świat około 1476 roku w szlacheckiej rodzinie w hrabstwie Devon w Anglii. Jego matka była cioteczną babką Anny Boleyn. Adrian odznaczył się w walkach z Francuzami w 1513 i 1522 roku. Jako sędzia pokoju i kawaler maltański należał do trzeciego zakonu świętego Dominika w Oksfordzie. Był wzorowym małżonkiem i ojcem. Był dwukrotnie żonaty z Anną Stonor, która powiła mu dwie córki, a następnie z Anną Red, z którą miał trzech synów. Jak przekazali jego biografowie, we wszystkim starał się szukać Bożego błogosławieństwa, a w działaniu zawsze być posłusznym poruszeniom Ducha Świętego. Codziennie ponawiał dobre postanowienia, pilnie starał się je wypełniać i wypraszać u Boga dar wytrwałości. W 1534 roku Adrian został nieoczekiwanie aresztowany, być może na skutek nagłego kaprysu króla. Zwolniono go, ale w lutym 1539 aresztowano go po raz drugi i objęto dekretem konfiskacyjnym razem z kardynałem Poelem, jego matką błogosławioną Małgorzatą, hrabiną Salisbury oraz sir Tomaszem Dingleyem i innymi. Parlament, ulegając żądaniom króla, skazał go wraz z sir Tomaszem Dingleyem na śmierć za to, że nie chciał uznać zwierzchności króla Henryka VIII nad kościołem. Adriana ścięto w Tower 8 lub 9 lipca 1539 roku razem ze wspomnianym Tomaszem, który był podobnie jak on rycerzem maltańskim. Papież Leon XIII zatwierdził ich kult 13 maja 1895 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Adrian aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdzę jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.